wracam dzisiaj ponownie do tematu rozmaitych emocji, szczególnie tych emocji, które nazywamy trudnymi, ciężkimi, negatywnymi. Dalej będę się oczywiście upierać przy tym, że nie wszystkie emocje są dla nas korzystne. No, jeśli są korzystne, to są pozytywne. Jeśli są niekorzystne, to są negatywne. Natomiast oczywiście wyraźnie chcę powiedzieć, że wszystkie emocje są dobre, właściwe na dany moment. To oznacza, że każdy z nas ma prawo do odczuwania, przeżywania każdej emocji, jaka się pojawi. Czyli te emocje, które zaliczamy do negatywnych, takie jak złość, zazdrość, takie jak żal, rozpacz, smutek, one mają prawo się pojawiać. To nie oznacza, że jesteśmy złymi ludźmi. To oznacza, że jesteśmy ludźmi po prostu. Na to chcę bardzo wyraźnie zwrócić uwagę. Zróbcie wszystko, co możecie, żeby te negatywne emocje, które się u Was w Waszej rzeczywistości pojawiają, żeby nie wpędzały Was w poczucie winy, bo nie powinny. Nie ma takiego powodu. Każdy człowiek, każdy, dopóki nie stanie się oświecony, przeżywa te emocje, które nazywamy negatywnymi. To jest po prostu nasza ludzka jakość. A zatem każdy człowiek doświadcza gniewu, zazdrości, rozpaczy, żalu, wstydu i innych negatywnych emocji. Mamy do tego prawo, w żaden sposób nas to nie umniejsza, ponieważ emocja jest w istocie takim energetycznym wskaźnikiem tego, co należy w sobie uzdrowić. A zatem, kiedy pojawia się w naszym życiu jakaś emocja właśnie negatywna, to ona nam coś pokazuje. I to, że ten wskaźnik się pojawia, nie świadczy wcale o nas źle. Warto o tym pamiętać i nie mieć do siebie pretensji ani żalu o to, że na przykład poczuliśmy zazdrość albo gniew. To, co ważne zawsze dla osób, które zajmują się wewnętrznym rozwojem, to nasza reakcja na te właśnie emocje. A zatem, jeśli w odpowiedzi na negatywne emocje my je nakręcamy, my pozwalamy sobie pławić się w smutku, w żalu, w zazdrości, w złości, to popełniamy oczywiście błąd, ponieważ te emocje nam szkodzą. Tutaj kłania się oczywiście cała psychosomatyka, o której wielokrotnie mówiłam, co oznacza, że bycie, pławienie się w tych negatywnych emocjach może prowadzić do rozmaitych schorzeń na poziomie fizycznego ciała. Dlatego właśnie nie wchodzimy w te emocje. Natomiast to, że one się pojawiają, to jest w porządku, to jest informacja. Takim prawidłowym podejściem, jak już na pewno wiecie, jeśli śledzicie moją stronę i moje filmy, takim prawidłowym podejściem jest reakcja wyciszająca te emocje. My mamy je zapamiętać, mamy je zauważyć, bo jeśli pojawia się we mnie gniew, jeśli pojawia się we mnie zazdrość, jeśli pojawia się we mnie żal, to jest ważną dla mojego wzrastania informacją. Więc to trzeba zapamiętać i potem postarać się uzdrowić przyczynę, ten wzorzec, który wywołuje określone emocje. Natomiast ważne jest też, żeby każdy miał swoje sprawdzone sposoby na uwolnienie tych emocji. Nie możemy ich tłumić, nie możemy ich zamiatać pod dywan i udawać, że ich nie ma, i udawać, że jesteśmy tacy pozytywni. No przecież to wstyd się złościć, to nie wypada, żeby odczuwać zazdrość, więc się nie przyznaję, zamiatam pod dywan. No szkodzę sobie, tak? Ważne jest, żeby w mądry sposób te emocje z siebie uwolnić, ale najpierw je w pewien sposób zanotować, zapamiętać, że się pojawiły. Zapamiętać, że niosą pewne informacje. Ważne, żeby umieć też te informacje odczytać. No to są rzeczy, o których już mówiłam, natomiast powtarzam je dlatego, że to jest, uważam, ważny temat i ciągle jeszcze niektórym wydaje się, że akceptacja tych emocji i dawanie im prawa do tego, żeby się pojawiły, jest równoznaczne z tym, żeby te emocje przeżywać i nakręcać. I teraz pamiętajcie, że paliwem dla emocji są nasze myśli. Oznacza to, że jeśli na przykład pojawia się smutek, żal, rozdrażnienie,
zauważam to, ale zamiast znaleźć jak najszybciej metody, dzięki którym uwolnię te emocje i przejdę w emocje pozytywne i przejdę w pozytywną energię, podniosę sobie wibracje. Zamiast tego ja zaczynam zastanawiać się i rozmyślam, co też takiego powoduje, że jestem smutna. I zaczynam wymyślać, no o to pewnie dlatego i dlatego, no i zaczynam analizować tę sytuację i zaczynam jakby podświadomie szukać w tej sytuacji dodatkowych elementów do tego, żeby być jeszcze bardziej smutną, żeby zracjonalizować to, co czuję. No bo przecież wydarzyło się to, ktoś powiedział to, zadziało się tamto, no więc mam prawo być smutna, rozżalona, rozdrażniona i nie zauważam, że w tym procesie myślowym ja ten smutek zasilam i nakręcam. Nie wolno tego robić. To nam szkodzi. Po prostu nie warto na to tracić energii. Dlatego też oczywiście my szukając przyczyny, która wywołała określoną emocję, my najpierw doprowadzamy siebie do normalnego stanu, czyli podnosimy sobie wibracje. Można zapamiętać, można zanotować to, co się pojawiło i za kilka godzin w wolnej chwili wieczorem, na przykład przy jakiejś tam codziennej swojej medytacji czy przy innych praktykach, przyjrzeć się temu i wtedy zadać sobie pytanie, tak, z zupełnie innego poziomu. Szukając tej przyczyny, nie pozwalajmy na to, żeby myśli nakręcały ponownie te negatywne emocje. Pamiętajcie o mocy myśli, nie tylko w tym znaczeniu, ale także w tym, że nasze myśli mogą budować pozytywne emocje. A zatem to, co myślimy, jest zawsze ogromnie ważne. Pamiętajcie, że nie myśli się samo. To my tworzymy myśli. Oczywiście one biegną jakimś tam torem, więc jeśli jestem smutna, to one mogą się tam nakręcać w tym kierunku, ale ja zawsze, zawsze mogę powiedzieć stop, nie będę tak myśleć. Moje życie jest dobre, moje życie jest pełne radości, moje życie jest pełne miłości i szukam pozytywnych aspektów swojego istnienia i szukam pozytywnych myśli, uśmiecham się do siebie, uśmiecham się do swoich myśli i podnoszę swoją energię. Tak najlepiej działać. Kiedy podniesiemy energię, kiedy już jesteśmy w dobrym nastroju, wtedy możemy dopiero pracować z poszukiwaniem przyczyny tej negatywnej emocji, która się pojawiła. Oczywiście tylko po to, żeby ją uzdrowić, żeby wdrożyć jakieś ćwiczenia czy afirmacje. Natomiast nie po to, żeby ją nakręcać. Życie jest dobre, życie może być dobre, ale to zależy od nas i od naszych myśli.